Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny odcinek pytań i odpowiedzi. Zaczynamy od pytania, czy żona ma jakieś prawa w katolickim małżeństwie. Zapraszam. Te pytania i odpowiedzi ukażą się w święto apostołów Piotra i Pawła, dlatego znowu logo podświetlone jest na czerwono. Pytanie tytułowe. Jakie są prawa żony w katolickim małżeństwie? Wydaje mi się, że obowiązki są powszechnie znane, nie mylić z przestrzegane. A więc w ogóle pytanie samo w sobie jest dosyć ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że to pytanie o czyjeś prawa w jakiejś sytuacji, to jest takie pytanie na swój sposób nowoczesne. Nie chcę powiedzieć, że modernistyczne, ale takie bardzo nowożytne. Tak wraz z myśleniem o prawach człowieka i stawianiem ich na taki piedestał, staje się wtedy ta myśl o prawach, właśnie później prawa zwierząt, prawa dziecka, prawa tego i tak dalej, i tak dalej. Jest w tym myśleniu trochę coś takiego nowożytnego. Nie o to chodzi, że jest w tym coś niewłaściwego, choć w dzisiejszym myśleniu o czyichś prawach na pewno jest coś niewłaściwego. Dlaczego? Czy w tradycyjnym katolickim światopoglądzie, w tradycyjnej katolickiej wizji społeczeństwa człowieka, Boga i świata, czy tam nie ma miejsca na jakieś prawa? Bez wątpienia miejsce jest, ale o czym mówi realistyczne poznanie rzeczywistości? Mówi o tym, kim jesteśmy, tak? Człowiek zadaje sobie pytanie, skąd jestem i dokąd zmierzam, tak? Skąd jestem i po co jestem? To są takie podstawowe ludzkie pytania. Znajduje odpowiedzi, rozpoznaje, że całe stworzenie musi mieć jakąś przyczynę, rozpoznaje, że ta przyczyna musi być wystarczającą do wyjaśnienia zaistnienia wszystkich tych doskonałości, a więc sama przerastać tą doskonałość. Człowiek poznaje, że istnieje Bóg i naturalnie rozumie, że tenże Bóg będzie pewnym prawodawcą. Prawo, tak? Ale to prawo, ten prawodawca, który daje pewne prawo, rozumiemy, to jest trochę inne znaczenie prawa, prawda? To prawo, które zobowiązuje do tego, żeby coś zrobić, żeby w jakiś sposób to swoje życie ułożyć, żeby coś robić, a czegoś nie robić. Człowiek rozpoznaje w naturze pewne prawo, to jest prawo naturalne właśnie, i to prawo reguluje właśnie również związki międzyludzkie, więc jakimś elementem tego prawa będzie coś, co właśnie jest ujęte w tym współczesnym rozumieniu moje prawo do czegoś, tak? Bo w ramach tego prawa naturalnego, poznawanego ludzkim rozumem, no tam jest również nie zabijaj, tak? A więc to oznacza, że w ramach tej regulacji jedna osoba nie może zabić drugiej, czyli ja będę miał prawo właśnie bronić mojego życia i nie będę miał prawa, aby odebrać ludzkie życie. Rozumiemy, prawda? To jest wszystko w tym prostym, realistycznym, tradycyjnym obrazie rzeczywistości, to wszystko jest tam zawarte. Natomiast gdy dzisiaj społeczeństwo, czy powiedzmy tak, myśl ludzka mocno od czasów rewolucyjnych odrywa się od myślenia o Stwórcy w ogóle i próbuje zanegować istnienie Stwórcy, wtedy też naturalnie porzuca ten aspekt prawa jako czegoś nadanego, jako pewnego zbioru zasad, który jest nadany z zewnątrz, który jest wpisany w naszą naturę przez samego Stwórcę i który zawiera właśnie cały zestaw takich regulacji. Człowiek rozpoznaje, co jest dla niego dobre, swoim rozumem rozpoznaje, co jest dla niego dobre, rozpoznaje dla niego jako dla jednostki i dla społeczeństwa, rozpoznaje
do czego służą różne jego władze, rozpoznaje, co jest dobre, a co będzie w dłuższej perspektywie szkodliwe i według tego ma ułożyć swoje życie. Tak to jest w tej perspektywie, gdy człowiek używa swojego rozumu i poznaje Stwórcę. Gdy człowiek się buntuje i nie chce poznać Stwórcy, no to siłą rzeczy musi wtedy jakoś uzasadnić, dlaczego przede wszystkim władcy muszą jakoś uzasadnić, dlaczego jednak mają prawo, właśnie, dlaczego mogą w jakiś sposób wymagać czegoś od swoich podwładnych, dlaczego mogą nasyłać na nich policję i pilnować jakiegoś porządku, zbierać od nich podatki. Dlatego kombinują takimi różnymi tezami tutaj o jakimś takim układzie społecznym, o jakiejś umowie społecznej, która właśnie bazuje na tym, żeby jakaś umowa społeczna miała sens, ona musi bazować właśnie na tym, że wszyscy mają jakieś wielkie, niezbywalne, wydawałoby się, prawa, z których w jakiś sposób po części trochę rezygnują, tak? No bo jeśli chcemy stworzyć jakieś prawo w oderwaniu od Stwórcy, to musimy się odwołać właśnie do czegoś takiego. Znaczy, jest to taka, nie wiem czy jedyna, ale chyba najbardziej naturalna, najbliższa ucieczka od Stwórcy w tym kontekście prawnym. Stwierdzamy, no to teraz właśnie człowiek ma prawa. No to rozumiemy, to prawda, że w ramach prawa naturalnego są takie prawa, które regulują nasze relacje i z których wynika, że mam prawo mieć własność, o na przykład to przeciwko możnym tego świata współczesnym, że mam prawo decydować o pewnych prostych rzeczach dotyczących mojego życia. Tak, natomiast jeśli chce się stworzyć takie prawo bez Boga, no to naturalną perspektywą będzie zaczęcie od człowieka. Człowiek jest prawodawcą, jest sam sobie Bogiem, Panem i Królem, a tak naprawdę będzie naszym niewolnikiem. Tak to widzą możni tego świata, ale ustawić go trzeba właśnie w ten sposób. Będzie człowiek, to jest taki właśnie, a jak najlepiej u Rousseau, to jest taki dzikus, to jest właśnie taki prawdziwy, wolny człowiek, taki pełen godności. No dopiero z czasem właśnie ustanawia jakieś takie umowy, dobrze, to ja zrezygnuję z części mojego prawa, pozwalam na to, żeby mi kazano to taki współczesny człowiek, żeby mi mówili, że czym wolno mi jeździć, a czym nie wolno mi jeździć, czym mam palić w kominku, a czym mam nie palić w kominku, żeby mi mówili, z jakiej słomki mam pić. Zgadzamy się, znaczy, to wcielam się tutaj w takiego współczesnego, uśmiechniętego Polaka. Zgadzamy się na to, dlatego, że jakieś większe dobro tego potrzebuje, żebyśmy z tej papierowej słomki pili, żeby nam rozmakała w napoju. To właśnie jest jakaś dobrowolna ofiara, można by powiedzieć, ze strony tego człowieka. Jeśli się go odpowiednio zindoktrynuje, to będzie chętny do tego, żeby różne takie dobrowolne ofiary ponieść, aż do ofiary ostatecznej, czyli do, no może nie całkiem ostatecznej, to znaczy nie ofiary z jego życia, bo jest potrzebny jako ten, który płaci podatki, ale ofiary ostatecznej, czyli ofiary z jego wolności jako takiej. Wolność, rozumiemy, przede wszystkim bierze się z tego, że człowiek wie, jak jest. Dopiero gdy wiemy, jak jest, możemy świadomie i wolnie zdecydować, co chcemy zrobić. Jeśli nie wiemy, jak jest, to nie jesteśmy w stanie być człowiekiem wolnym, bo nie potrafimy świadomie podjąć decyzji, co chcemy zrobić. Tak? Tylko jeśli zostaliśmy wprowadzeni w błąd, to ten, kto nas w błąd wprowadził, w jakiś sposób nas zniewolił. Wpłynął na nasze działanie w sposób bardzo znaczący być może, bo odebrał nam możliwość realistycznej oceny sytuacji, adekwatnej oceny sytuacji, a więc krótko ujmując całą sprawę, realista mówi o prawie Bożym, o prawie naturalnym, o prawie objawionym i w ramach tego prawa są różnego rodzaju obowiązki, z których jak najbardziej wynikają również pewne prawa, więc te prawa są jakąś tam małą cząsteczką, podpunktem całego systemu moralnego. Współczesny
rewolucjonista walczący ze stwórcą będzie musiał stworzyć prawo moralne od nowa, dlatego będzie bazował najpierw na człowieku, bo siłą rzeczy zawsze taki bunt przeciwko Bogu musi wyjść od swojej własnej natury, dlatego będzie mówił przede wszystkim w pierwszej linii o prawach człowieka i w zasadzie tylko o tym, natomiast jak każde kłamstwo ostatecznie prowadzi to do zniewolenia i myślę, że dosyć dobrze to widać w tej dzisiejszej kulturze, co przed chwilą właśnie opisałem, gdzie dużo mówi się o wolności, a jesteśmy zniewoleni dużo bardziej niż powiedzmy przeciętny obywatel Polski, dajmy na to, w dwudziestoleciu międzywojennym. Przeciętny obywatel Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Ja nie jestem historykiem, ale jestem ciekaw, jeśli jacyś historycy słuchają, niech się wypowiedzą. Tak? Nie musiał się zastanawiać, czym ma tam palić w swoim kominku. Nie musiał się zastanawiać, czy nikt nie narzucał, z czego ma pić swoje napoje. Tym bardziej nikt nie narzucał mu na przykład, że jeśli czegoś tam nie zrobi bez maseczki, nie będzie mógł gdzieś wyjść. Nikt nie zamykał mu szkół w środku roku szkolnego, dlatego że ktoś stwierdził, że ogłaszamy wielką pandemię. Wprawdzie szło się wtedy do więzienia za obrazę majestatu jedynego słusznego marszałka i to jest bez wątpienia taki punkt na minus. Ja nie twierdzę, że to jest jakieś kryształowe czasy. To jest ewidentnie taki element zniewolenia, ale za to nie szło się do więzienia za mówienie, ile jest płci i że akty homoseksualne są grzechem, albo nie odbierano ludziom dzieci ze względu na to, że nie chcą, żeby uszczęśliwiano ich dzieci na siłę szczepieniami, których ci rodzice nie chcą, żeby ich dzieci przyjęli. Jest dzisiaj mnóstwo takich bardzo ścisłych regulacji, do których się przyzwyczailiśmy, z których niektóre bez wątpienia swój sens, swoje uzasadnienie mają, a inne być może nie mają uzasadnienia praktycznie żadnego. A więc możni tego świata potrzebują praw człowieka po to, żeby ostatecznie nas zniewolić. Odcinając się od stwórcy, potrzebują jakiegoś produktu zastępczego, stąd właśnie prawa człowieka, wycinek prawa naturalnego, podniesiony na piedestał, jak każde kłamstwo z czasem prowadzi do zniewolenia. Stąd w tym pytaniu jest coś takego, co właśnie brzmi tak, z tymi prawami to uważajcie, kojarzy się to od razu z jakimiś takimi prawami dziecka, prawami zwierząt, prawami człowieka właśnie w tym duchu. I to nie twierdzę, że te zapisy, które tam są jakieś wszystkie nieadekwatne, bo po części są wyjęte faktycznie z prawa naturalnego, bez wątpienia. Natomiast nie są adekwatną rzeczą, którą można do postawienia jako taki fundament dla stworzenia w ogóle ludzkiego prawa. A więc jakie są prawa żony w katolickim małżeństwie? Prawa w zasadzie takie same jak każdego innego człowieka. Tak? To znaczy każdy człowiek jak najbardziej może oczekiwać, ma prawo oczekiwać czegoś od swojego otoczenia. I jak najbardziej matka powinna oczekiwać szacunku od swoich dzieci. Jak najbardziej również w relacjach z mężem powinna oczekiwać pewnego adekwatnego szacunku od swojego męża. To znaczy szacunku głowy rodziny wobec swojej towarzyszki. To nie jest szacunek poddańczy, tak jak święty Tomasz tłumaczy opis stworzenia kobiety. Ewa została wzięta z boku. Dlaczego? Nie została wzięta z głowy, co by miało oznaczać, że ma rządzić Adamem, nie została wzięta z nogi, co by oznaczało, że ma mu służyć, tylko została wzięta z boku, co oznacza, że ma być jego towarzyszką. I jako taka towarzyszka faktycznie ma prawo oczekiwać pewnego szacunku od swojego męża.
ma oczywiście również obowiązek zachować posłuszeństwo w tych ważnych sprawach, ważnych decyzjach dotyczących życia rodzinnego, bo one są kompetencją rodziny, ale ma jak najbardziej prawo oczekiwać pewnego adekwatnego szacunku. Oczywiście ma prawo, być może od tego przede wszystkim należało zacząć, oczekiwać spełnienia przysięgi małżeńskiej. Czyli to zasadniczo przysięga, która oczywiście obowiązuje pod karą grzechu ciężkiego, przysięga małżeńska, która zobowiązuje do tego, że małżonkowie będą kochali się do końca swojego życia. Silne pragnienie dobra drugiej osoby, to jest miłość. Małżonkowie uroczyście ślubują sobie tą miłość i mają prawo oczekiwać od siebie praktykowania tej miłości małżeńskiej. I ta miłość, no właśnie, oczywiście miłość naturalnie wiąże się z pewnym szacunkiem, choć czasem miłość potrzebuje też czegoś bardziej gwałtownego. I to jest czasem zupełnie na miejscu, że mąż musi przeforsować jakąś swoją decyzję, musi powiedzieć, nie, stop, teraz musimy zrobić to tak. Po tym, jak wysłuchał zdania swojej żony, jest przekonany, że trzeba zrobić coś inaczej, jak najbardziej ma do tego pełne prawo, natomiast właśnie zawsze z adekwatnym szacunkiem, szczególnie w obliczu dzieci. To w ogóle jest zawsze bardzo szkodliwe, gdy autorytety się kłócą, gdy dzieci są świadkami jakiejś kłótni między rodzicami, jest to szkodliwe. Jest to tylko kłótnia na zasadzie poważnej niezgodności, to jeszcze nie jest najgorsze. Natomiast gdy dochodzi do jakiegoś obrażania w małżonków siebie nawzajem, to jest to wysoce szkodliwe. Jest to wysoce szkodliwe w obie strony. W obie strony jest to grzechem przeciwko miłości małżeńskiej. Może to być grzechem przeciwko miłości wobec dzieci, gdy one są tego świadkami, gdy małżonka buntuje się wobec dzieci, wobec swojego męża. Jest to równocześnie grzech przeciwko sprawiedliwości i zły przykład tego zgorszenia na zasadzie niepoddania się pod tą naturalną władzę, chyba żeby to był bunt uzasadniony w tym sensie, że faktycznie przypadek jest teoretycznie jeden wtedy, gdy mąż nakazuje coś, co jest niezgodne z Bożym prawem. Wtedy każdy ma prawo, żadna ludzka władza nie ma prawa nakazać tego, co jest niezgodne z Bożym prawem, a więc wtedy każdy ma prawo się zbuntować. A więc w zasadzie to, co mówię, to jest tylko zastosowanie ogólnych zasad do konkretnej sytuacji małżonki w katolickiej rodzinie. Tylko tyle i aż tyle. I dlatego też trochę to pytanie może nie jest zaskakujące, ale wydaje mi się, że odpowiedź jest w sumie dosyć prosta. To znaczy, wydaje mi się, że człowiek, znając katechizm, po prostu może sobie właśnie to wywnioskować. No właśnie, czego człowiek może oczekiwać od swojego otoczenia, ma prawo się domagać od swojego otoczenia, czego małżonka ma prawo się domagać od swojego męża. W miłości zawiera się również ten czas, troska i tak dalej, tak? Oczywiście to wszystko jest zawarte właśnie w silnym pragnieniu dobra drugiej osoby, czego ma prawo się domagać od swoich dzieci, szacunku, posłuszeństwa, czego ma prawo się domagać od państwa, tego, żeby państwo pomagało rodzinie funkcjonować, a nie przeszkadzało. I tutaj przede wszystkim prawa rodziny, prawa małżonków są drastycznie niszczone poprzez to państwo, które włazi wszędzie, wydziera te pieniądze poprzez podatki, które są zupełnie nieadekwatne i dobra, to nie moja działka, natomiast ewidentnie to nie ma nic wspólnego z poziomem prawa naturalnego. I jeszcze na dodatek to państwo, które włazi bardzo mocno i próbuje po swojemu wychowywać dzieci, to już w ogóle jest bluźnierstwo, jeśli mogę tak powiedzieć, świętokradztwo, naruszenie tej świętej świętości rodziny, tak jak najbardziej, gdy państwo myśli, że to my lepiej wychowamy dzieci, to my lepiej to zrobimy i co tam rodzice będą się zajmowali. Rodzice to nie wiedzą, my wiemy lepiej, w sensie tak państwo lubi sobie myśleć i w kontekście
I bardzo aktualnym i zupełnie nieaktualnym to jest niestety ogromna bolączka w ogóle XXI wieku. Jak rozeznawać dawanie jałmużny? Jak rozporządzać pieniędzmi, których nie przeznaczamy na bezpośrednie potrzeby, kiedy wybieramy między oszczędzaniem, na przykład na emeryturę, drobnymi przyjemnościami, a wsparciem bliźniego? Jak wybierać między wsparciem chorego polskiego dziecka, zbierającego na leczenie za 8-cyfrową kwotę, i dziecka żyjącego w kraju trzeciego świata, któremu jesteśmy w stanie sami sfinansować wyżywienie i edukację do osiągnięcia pełnoletności? Jak planować wydatki, kiedy każda złotówka, którą wydajemy na kawę na mieście, wyjście do kina czy tort na urodziny, może być przeznaczona na jeden z niezliczonych celów ratujących zdrowie lub życie ludzkie? Wyczuwam tutaj być może pewne skłonności do skrupulantyzmu. Jest to pytanie wysoce precyzyjne. A więc jest to kwestia oczywiście roztropności. To roztropność musi nam wskazać, w jaki sposób nasze środki najlepiej ulokować. Najlepiej to oznacza zgodnie z ich celem. Jeśli są to środki, które zarobiliśmy, mamy pełne prawo do nimi dysponowania, natomiast dysponować powinniśmy nimi w sposób roztropny. Roztropny. Co to znaczy? To znaczy, że potrzeby podstawowe oczywiście muszą być zaspokojone. To znaczy, że pewne zabezpieczenie na przyszłość jak najbardziej powinno być. To oznacza również, że powinniśmy z tych pieniędzy korzystać również w ten sposób, że w jakiś sposób nam do odpoczynku posłużą. To oznacza jak najbardziej również, że w służbie miłości bliźniego powinny służyć. Teraz, gdzie one dokładnie w tej służbie miłości bliźniego pójdą, jest już rzeczą jednak drugorzędną i nie należy tego postrzegać jako jakiegoś dylematu sumienia, tak, że muszę, czy to teraz jest ten będzie grzech, jak prześlę nie temu, co trzeba, te pieniądze. Nie. Oczywiście istnieje tutaj pewna hierarchia miłości, to znaczy ci, którzy są bliżej, mają prawo, no, powracając do poprzedniego pytania, oczekiwać trochę bardziej pomocy od tych, którzy są blisko nich, niż od tych, którzy są dalej. Czyli jest to w miarę naturalne, że staramy się raczej wesprzeć tych, którzy są w jakiś sposób najbliżej, których znamy osobiście, a są faktycznie potrzebujący, czy właśnie naszych współrodaków. Tak, ale jak najbardziej blisko są również nas, są wszyscy katolicy na całym świecie, więc takie wspieranie również ma sens. I oczywiście nie ma absolutnie nic zdrożnego i niewłaściwego we wspieraniu po prostu kogoś gdzieś na świecie, jeśli faktycznie widzimy, że drobną kwotą można wesprzeć go w sposób znaczący. Natomiast, a więc w tym ostatnim punkcie, nie jest to kwestia tego, że jak tutaj zrobię coś w cudzysłowie nie tak, to będzie to jakiś grzech. Raczej oczywiście wspieramy tych najbliższych, natomiast nie mówimy tutaj o tym jakby o różnych rodzajach dobra, tak? I niekoniecznie musimy rozpoznać, co jest w danej sytuacji najbardziej adekwatne, najlepsze, bo po co? Tak? Po prostu robimy to, co wydaje nam się w tej chwili adekwatne. No, nasz rozum często nie jest w stanie przejrzeć, co będzie najlepsze w danej sytuacji. To jest ważne. Nie jesteśmy zobowiązani do tego, żeby zawsze wybrać rozwiązanie absolutnie najlepsze, bo bardzo często właśnie to są takie decyzje, gdzie nie wiemy, czy to jest rozwiązanie absolutnie najlepsze. Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby czynić dobrze. Tak? I to powinno w zupełności wystarczyć. Czy odniesie się ksiądz do nagrania pana Kapusty na temat daru języków? Nie oglądałem tego nagrania i ktoś kiedyś już pytał i napisałem, czy coś ciekawego, i były odpowiedzi, że w sumie to co zawsze, więc nawet nie oglądałem i wydaje mi się, że w najbliższym czasie nie będę się na pewno za nie zabierał. Wydaje mi się, że tam wszystko zostało już powiedziane, a jeśli ktoś tam usłyszał jakiś argument, którego wcześniej nie było, to jak najbardziej zapraszam gdzieś do zapytania, na przykład w PIO. Jeśli to była odpowiedź, to się ukazało krótko po tym nagraniu o bełkocie ojca Remigiusza. Jeśli pan Kapusta broni tego bełkotu, to już naprawdę nie mamy o czym rozmawiać. Kolejne pytanie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy znana jest przybliżona lokalizacja kościoła w zachodniej części Warszawy? Mi nie jest znana i wydaje mi się, że właśnie na tym polega głównie problem. Ja nie jestem w ogóle w to zaangażowany, także nie śledzę w ogóle tego tematu. Natomiast wydaje mi się, że z tego, co słyszę, tak z takich luźnych rozmów, że właśnie głównie o to chodzi, to znaczy o znalezienie działki, która faktycznie pozwoliłaby na wybudowanie na niej kościoła, faktycznie prawdziwego kościoła z prawdziwego zdarzenia. Wydaje mi się, że to jest właśnie głównym problemem i wydaje mi się, że było wiele różnych prób, wiele już pytań zadawano do lokalnych urzędów, czy będzie można, czy zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i tak dalej. I za każdym razem właśnie rozbijało się to o jakieś takie urzędy. I drugie związane z pierwszym. Co może zrobić osoba świecka poza modlitwą dla kapłana posługującego w Novus Ordo, który wyraźnie słabnie duchowo? Dobrze byłoby, żeby poszedł ku tradycji, ale jak temu roztropnie pomóc? Czy można w ogóle w takim przypadku nakłonić kogoś do szukania prawdy? A więc oczywiście w ramach jakiegoś prezentu, nie zarzucania człowieka przy każdej okazji, tylko jakiegoś prezentu, na przykład imieniny albo rocznica święceń kapłańskich, jak najbardziej można sprezentować jakąś wybraną lekturę. To też trzeba dosyć roztropnie wyczuć, na jakim etapie ten kapłan jest, co faktycznie mogłoby do niego dotrzeć i jakąś dobrą książkę. Może na przykład Chrystus wzorem kapłana. To jest książka, która nie jest kontrowersyjna, tak? To nie jest jakaś w cudzysłowie lefebrystyczna książka, tylko to jest po prostu lektura duchowa, ale bardzo właśnie tradycyjna, naprawdę może pomóc do rozwoju duchowego. A więc na przykład w ten sposób. Czy świeccy powinni studiować teologię na uniwersytetach? A więc co do zasady nie mam nic przeciwko świeckim zasadniczo studiującym teologię na uniwersytetach, natomiast mam coś przeciwko studiowaniu współczesnej teologii, a innej nie ma. Dlaczego? Dlatego, że to jest dziadostwo. Ludzie, tam przecież ci ludzie tracą wiarę na tych uniwersytetach i zwykle w seminariach też jest trochę podobnie, tych współczesnych, że seminarzyści przychodzą właśnie pełni wiary, a wychodzą zupełnie zblazowani, zdewastowani i już wiedzą, że to tak naprawdę wszystko mity i bajki. I na tym w dużej mierze ta modernistyczna teologia polega, bo taka ona właśnie jest. Rozumiemy, jaka może być modernistyczna teologia? Tam człowiek nie będzie poznawał tego, co Kościół nauczał przez wieki, tylko będzie poznawał te modernistyczne farmazony, to znaczy będą mu pakowali wszystkie te modernistyczne bajki, że każda religia pochodzi z uczuć religijnych człowieka, jest takim wykwitem uczuć religijnych, dlatego jest czymś takim naturalnym i pięknym i dobrym i trzeba wszystkie je tak szanować i łapać się za rączki i tańczyć. Tego się uczy na religii. Dałem wam skrócony kurs, nie musicie już iść. Pójdźcie na coś innego, bardziej wam się w życiu przyda. Laudetur Jezus Chrystus, czcigodny księży Szymonie. Jednym z grzechów przeciwko Duchowi Świętemu jest sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. Co zalicza się do uznanej prawdy chrześcijańskiej? Jak ten grzech ma się do modernizmu z Panem Bogiem? A więc uznana prawda chrześcijańska to jest trochę więcej niż dogmat. W sensie nie więcej, że to jest coś poważniejszego niż dogmat, tylko to jest trochę więcej prawd niż same tylko dogmaty wiary. To znaczy w teologii katolickiej mamy to, co jest ściśle, absolutnie zdefiniowane, czyli defide definita, to są dogmaty wiary, to taki można powiedzieć rdzeń. Później mamy różnego rodzaju prawdy wiary, które są defide, ale nigdy nie zostały zdefiniowane, to znaczy są traktowane jako konieczne do wierzenia, ale nie zostały uroczyście zdefiniowane. Na przykład istnienie ludzkiej duszy, jeśli dobrze pamiętam, nigdzie nie ma dosłownie zdefiniowanego jako dogmat wiary, że człowiek ma duszę nieśmiertelną. Natomiast oczywiście nie da się być katolikiem bez wiary w to, że człowiek ma duszę nieśmiertelną. Zresztą to można poznać rozmowę, że człowiek ma duszę nieśmiertelną, po prostu dostrzegając, że nasza dusza poznaje rzeczy nieskończone i pragnie rzeczy nieskończonych. Natomiast naturalnie również oczywiście z objawienia wierzymy. Pan nasz Jezus Chrystus
dosyć wyraźnie to przedstawia. Natomiast nie zostało to zdefiniowane żadnym dogmatem wiary. Również oczywiście jest to taka prawda wiary. A więc poniżej defide, mamy defide definita, defide, mamy rzeczy, które są bardzo blisko wiary. Fidei proximum to są takie rzeczy, które bez których trudno jest jeszcze wierzyć. Tak, to jest bardzo blisko prawd wiary, tak blisko połączone z prawdami wiary, że może się wydawać, że nie da się tego rozdzielić, ale inni teolodzy uważają, że jednak może się dać. I tutaj są kwestie dyskutowane. To znaczy teolodzy czasami już kłócą się między sobą, co ci tradycyjni teolodzy oczywiście w swoich dogmatykach przedsoborowych kłócą się między sobą i są różnice zdań, czy coś jest fidei proximum, czy coś jest na przykład, nie, to tylko ktoś powie, że to jest fidei proximum, nie, że to jest sentencja communis, to jest tylko powszechnie przyjęta teza, czyli jednak coś sporo niższego. A więc powszechnie uznana prawda, powiedziałbym, że to jest przynajmniej do tego poziomu de fide, czyli prawdy wiary. To, co Kościół zawsze i wszędzie wierzył, jeśli mogę użyć w uproszczeniu takiej formuły, to, co jest w tym depozycie wiary, nie tylko te prawdy bezpośrednio zdefiniowane dogmatami, ale również te prawdy, które są przekazane w objawieniu, a nie zostały nigdy uroczyście zdefiniowane, bo po prostu nie zostały na poważnie przez jakiegoś heretyka zaatakowane. To może dotyczyć i być może często w praktyce dotyczy niestety kwestii moralnych. Na zasadzie ktoś zasadniczo przyjmuje jako tako w większości punktów naukę Kościoła, ale mówi, ale nie, ale co do tego potępienia homoseksualizmu albo aborcji, to nie, co do tych rzeczy, to ja się z tym nie zgadzam. Tak? To również jest sprzeciwianie się uznanej prawdzie wiary. Jak się ma do tego modernizm? Czy mamy tam do czynienia ze sprzeciwianiem się uznanej prawdzie wiary? Można by tak powiedzieć, tak? Tak. Pytanie jest w tym sensie trochę dziwne, że mówimy wtedy, gdy ktoś po prostu porzuca wiarę, to zasadniczo oskarżenie o herezję jest czymś więcej, tak, niż oskarżenie o to, że ktoś sprzeciwia się uznanej prawdzie wiary. To znaczy, gdy Pius X pisze swoją encyklikę Paschendi i pisze o modernistach, teologach, którzy mają takie i takie tezy, to jest dużo poważniejsze oskarżenie niż oskarżenie o to, że ktoś sprzeciwia się jakiejś uznanej prawdzie wiary. W pewnym sensie to modernizm jako herezja atakuje sam rdzeń wiary, twierdząc w tych swoich pierwotnych założeniach, że każda religia pochodzi z uczuć religijnych, tak naprawdę atakuje samą możliwość objawienia, samą możliwość kontaktu z Panem Bogiem, a więc atakuje wszystkie prawdy wiary, neguje wszystkie prawdy wiary, a więc jest w pewnym sensie, jeśli chcemy to w tych kategoriach rozpatrywać, takim grzechem przeciwko Duchowi Świętemu do potęgi emtej, do potęgi nieskończonej w zasadzie, bo to jest odniesienie tego grzechu do każdej możliwej prawdy wiary. Ten modernizm w tym takim najściślejszym znaczeniu tego słowa. Natomiast znowu odsyłam do poprzedniego materiału, w którym tłumaczyłem, kto jest modernistą, a kto nim nie jest, czy kogo należy nazywać modernistą, a kogo nie należy nazywać. Kolejne pytanie jest pytaniem z gatunku ludzie. Jak pokutować za grzechy samogwałtu i pornografii w małżeństwie? Dlaczego to pytanie uważam za z gatunku ludzie? Dlatego, że wydaje mi się, że jakby nie można tutaj oczekiwać jakiejś konkretnej odpowiedzi. W sensie, nie wiem, to pytanie do pytającego brzmi jakby, czy spodziewał się pani jakiejś, nie wiem, specyficznej, dopasowanej pokuty do grzechów przeciwko czystości w małżeństwie? Nie, po co? Po co?
nie mam, nie wiem, się pan biczować, akurat nie wiem, czy to dobre, dobre w tym kontekście, ale pościć o chlebie i wodzie w piątki i soboty. Akurat to, taki jest tradycyjny post, jakby jako pokuta za grzechy przeciwko czystości. Nie, no to jakby po prostu, jeśli chcemy, jeśli jakieś grzechy faktycznie obciążały nas przez długi czas, słusznym jest, że chcemy za nie odpokutować. Jak najbardziej. A więc jak najbardziej można sobie najlepiej skonsultowawszy to ze spowiednikiem sobie jakąś dodatkową pokutę nałożyć. O, na przykład właśnie poszczę o chlebie i wodzie we wszystkie środy albo we wszystkie piątki. Piątek jest typowym dniem pokutnym, także nawet bardziej się nadaje, ale zakładam, że w piątek już jakiś post jest. Ale no cokolwiek, tak? No mogę sobie oczywiście taki post nałożyć, skonsultowawszy to ze spowiednikiem. Natomiast w tym pytaniu wybrzmiewa jakby spodziewał się pan, że jest jakiś taki, nie wiem, taka szufladka właśnie, że to jest taka pokuta za konkretny rodzaj grzechów i że teraz trzeba właśnie pokutować w taki i w taki sposób. A więc nie, takich rzeczy nie ma i idea jest jak najbardziej słuszna i potrzebna i jak najbardziej do tej pokuty zachęcam. Natomiast no, kwestia do omówienia po prostu ze swoim spowiednikiem. Zawsze mnie zastanawia 7 artykuł wyznania wiary. Przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Czy osoby żyjące w momencie paruzji nie będą miały sądu szczegółowego? To jest bardzo ciekawe pytanie i tak naprawdę dużo trudniejsze. A więc dużo powszechniejszą tezą wśród tradycyjnych katolickich teologów jest ta, że wszyscy skażeni grzechem pierworodnym będą musieli umrzeć i w ten sposób będą poddani pod sąd szczegółowy. A więc mogłoby to dotyczyć tych, których zastanie sąd ostateczny, no w ten sposób, że po prostu bardzo szybko umrą i od razu staną przed sądem szczegółowym i od razu przejdzie to w jakiś sposób bezpośrednio albo prawie bezpośrednio sąd powszechny. To jest bardziej powszechna teza teologiczna, natomiast byli również teolodzy, którzy podążając za świętym Pawłem, czy interpretując świętego Pawła w ten sposób, to nie jest takie oczywiste, jak święty Paweł o tym pisze, że nie wszyscy wprawdzie umrzemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni, bo to może oznaczać, nie wszyscy umrzemy wcześniej, ale wszyscy zostaniemy przemienieni, a to przemienienie też może oznaczać mimo wszystko chociażby bardzo krótką, tak, śmierć, ale jednak krótką w sensie takim, że od razu, zaraz po tym jest zmartwychwstanie na sąd powszechny. Byli tacy teolodzy, którzy uważali, że jednak jakaś część ludzi faktycznie nie umrze, co faktycznie stawiałoby pewne pytanie, tak, czy ten sąd szczegółowy odbyłby się tak tuż przed, czy byłby tylko w ramach tego, w jakiś taki specjalny sposób, w ramach sądu powszechnego. Ja bym się przychylał do tej tezy ogólnie przyjętej, że jednak wszyscy będą musieli umrzeć. Zło jest błędem rozumu czy skazą woli? Co jest ostatnią stacją decyzyjną, rozum czy wola? Rozumiem, że według Akwinaty to rozum ma w sądzie praktycznym podejmuje... że rozum w sądzie praktycznym podejmuje i to on nakazuje woli, jak ma postąpić. Ale zawsze miałam z tym problem, bo patrząc na swoje nędzne życie, wybory, zło, którego dokonałam, dochodzę do wniosku, że rozum nie odgrywał tam żadnej roli, że ostatecznie robiłam i robię wciąż coś tylko dlatego, że tego chciałam, że nie było żadnej korelacji między rozumem a wolą. To jest jak najbardziej realistyczny obraz ludzkiego grzechu. Wola, która nie podąża za rozumem, tylko podąża na przykład za emocjami. Więc stawia mnie to bliżej na przykład Augustyna czy Anzelma niż Tomasza. Co? Dlaczego? Nie, nie. W ogóle tu nie ma... Nie rozumiem problemu. Dla których ostateczną, jedyną instancją przy podejmowaniu decyzji była wola. Myślę, że nie rozumie pani zagadnienia. Zaraz wyjaśnię. Gdyby mógł ksiądz to rozjaśnić, wziąć w obronę ten intelektualizm etyczny. Co, jaki intelektualizm? I z tego punktu widzenia, dlaczego właśnie upadł Lucyfer? Bo przecież jako anioł żadnej skazy na woli ani na rozumie nie miał. No właśnie, to była ta złość jego grzechu. To znaczy, doskonale wiedział, jak jest, ale
nie chciał. Chciał inaczej. Tak? Nie chciał postąpić zgodnie z tym Bożym planem, chciał swój własny plan zrealizować, swój grzeszny plan zrealizować. No i wolna wola ma to do siebie, że jest w stanie podjąć złą decyzję również bez skazy. Tak samo jak Adam i Ewa bez skazy tą złą decyzję podjęli. A więc w ogóle... To zrozumienie myśli świętego Tomasza jest tutaj zupełnie nieadekwatne. A więc rozum jest władzą poznawczą, czyli poznaje, co jest prawdziwe. Rozpoznaje rozum, ta część praktyczna, rozpoznaje rozum faktycznie, co zrobić trzeba. I naturalnym jest, żeby rozum nakazał woli, żeby wola zachciała to, co zostało rozpoznane jako dobre. Ona też ma skłonność do tego, żeby to, co zostaje rozpoznane jako dobro, żeby tego pożądać. Ale ze względu na nieporządek spowodowany przez grzech pierworodny, wola może mieć skłonność do tego, żeby buntować się przeciwko rozumowi i podążać za emocjami. A więc gdy rozum może pokazywać woli, że coś jest dobre, ale wola może jednak już ulec potrzebom emocji, która mówi, nie, lepsze jest coś tam, lepsze jest to drugie, weź to drugie. No i wtedy wola skłania się do tego drugiego. I naszym zadaniem jest... pracować nad cnotami, które sprawią, że rozum dobrze funkcjonuje, wola dobrze funkcjonuje i one panują nad niższymi władzami duszy. A więc jakby w ogóle nie... Ten opis, jakby zrozumienie, mi się wydaje, że po prostu to zrozumienie tego procesu decyzyjnego u świętego Tomasza z Akwinu jest tutaj zupełnie błędne. Być może przez to, że tutaj jest mowa o imperium, że to rozum niejako decyduje tak samowładnie nad wolą i to pani w jakiś sposób przeszkadza. No nie samowładnie, w sensie naturalnym jest dla człowieka, żeby w ten sposób działał, natomiast po grzechu pierworodnym to tak nie działa. A oczywiście grzech możliwy jest i bez grzechu pierworodnego, tak jak właśnie doszło do grzechu pierworodnego, gdzie wola, tak jak w przypadku aniołów, mogła wybrać zło, była w stanie wybrać zło, nawet pomimo dobrego rozpoznania rzeczywistości, choć bez wątpienia jakiś tam element błędu był, to znaczy w ocenie tego, co jest większym dobrem, co jest mniejszym dobrem. Na pewno jakieś tam błędy również zostały popełnione w przypadku pierwszych rodziców, bo pomimo całej tej mocy rozumu jednak jakieś tam błędy były, ale na tym też polega ciężar tego grzechu, że to nie była pomyłka. Tak? To, pomimo tego, że rozum mógł faktycznie ulec, jak Ewa ulega tym potrzebom złego ducha, czyli jednak w jakiś sposób daje się wciągnąć właśnie w pewien błąd, to jednak nad miała tak silny rozum, że oboje mieli tak silny rozum, że mogli dużo łatwiej rozpoznać te potrzeby, dużo łatwiej rozpoznać, co jest faktycznie dobre, a co nie. Nie wiem, czy to odpowiada na moje pytanie. To jest zasadniczo pytanie dobre, natomiast to zrozumienie myśli świętego Tomasza i w ogóle tutaj akurat stworzenie takiego dysonansu pomiędzy Tomaszem a Augustynem, to zupełnie błędne. To znaczy, moim zdaniem zachęcam do poczytania na przykład ojca Woronieckiego, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o myśl świętego Tomasza, to zupełnie jej pani nie rozumie. Kolejne pytanie. Czy zwierzęta zabijały się przed grzechem pierworodnym człowieka? Poza ogrodem Eden? Bez wątpienia tak. Co to znaczy? Czy bez wątpienia? To może za dużo powiedziane. Raczej tak, poza ogrodem Eden. Co to znaczy, że przez grzech śmierć wdarła się w świat? No przede wszystkim jest mowa oczywiście o śmierci człowieka. Tak, tutaj śmierć antylopy i motylka. To raczej po prostu w perspektywie autorów natchnionych, autorów Pisma Świętego, oni nie byli szalonymi ekologami z pofarbowanymi na niebiesko włosami, którzy przyklejają się do asfaltu, tylko byli normalnymi ludźmi, więc myśleli po prostu w pierwszej linii o człowieku, a nie o motylkach i sarenkach.
Dlaczego taka formuła nie jest obecnie stosowana w stosunku do penitenta? W oficjalnym podręczniku do spowiedzi powstałego zaledwie 3 lata po wprowadzeniu obowiązku spowiedzi usznej, chodzi o obowiązek minimalnej częstotliwości spowiedzi, czyli około 1218 roku. To dosyć zabawne, że wygrzebuje pani formułę z 1218 roku. Zalecano, by spowiednik na początku sakramentu użył takiej formuły w stosunku do penitenta. A zatem zważ, abyś nie zakrył przede mną żadnego grzechu motywowany głupotą, strachem lub honorem, bo ja, spowiednik, też jestem nędznym grzesznikiem i popełniłem więcej grzechów, a przynajmniej więcej grzechów słyszałem. Teraz oto staję przed tobą jako uczestnik i współnosiciel twoich grzechów oraz oręduję za tobą. Tak więc nie ukrywaj swojego grzechu. Dlaczego przyszedłeś? Bardzo podoba mi się ten wstęp. Natomiast w różnych miejscach i w różnych czasach formuły spowiedzi były bardzo, bardzo różne i to też na pewno nie była przyjęta w całym kościele powszechnym, nawet jeśli udało jej się osiągnąć jakiś w kościele łacińskim jakiś duży zasięg, to nie, na pewno nie przyjęła się, nie była używana stale do, nie wiem, wieku XVIII. To tak szacuję, że pewnie była używana, może była używana przez kilkadziesiąt lat, może przez wiek czy dwa. Natomiast te formuły faktycznie jednak ulegały zmianom. Formuła spowiedzi nie jest nam przekazana przez Pana Jezusa w jakiś jeden konkretny sposób. Po prostu spowiednik musi wyrazić to, że autorytetem Pana Jezusa Trójcy Przenajświętszej udziela rozgrzeszenia penitentowi, który swoje grzechy wyznał. I teraz w jaki sposób, to nawet nie jest w zasadzie formuła rozgrzeszenia, tak? Tylko to jest taki ryt poprzedzający. No i te ryty poprzedzające, oczywiście w zasadzie każda diecezja ma pełne prawo, żeby swoje własne stworzyć, a normalnie nie przepisywano ich też właśnie w ten sposób, że to musi być w ten sposób, tylko w formie, powiedzmy, takiego zalecanego rytu. Także pytanie o to, dlaczego nie używa się jakiegoś rytuału ukrytego, który został wprowadzony w XIII wieku, wydaje mi się dziwne, dlatego że to są rzeczy, które przestaną ich używać po tam 50 latach pewnie i w jednej decyzji zrobiono tak, w drugiej tak. No, i Kościół ma do tego pełne prawo, to znaczy prawo kościelne, może to prawo w takim szerokim znaczeniu tego słowa, może takie formuły ustanawiać i zmieniać. Jest to formuła, która brzmi bardzo ładnie, natomiast pytanie, dlaczego zmieniono taką formułę, to trzeba by zadawać później tym ludziom, którzy tam konkretnie dokonywali jakichś zmian. A tu podejrzewam, że tych zmian były później setki, tak, w różnych miejscach, gdzie zmieniano, ustanawiano co innego. W oficjalnym podręczniku do spowiedzi była ta modlitwa. No właśnie, w podręczniku, to też podręczniki są wydawane gdzieś, nawet jeśli wydany został w Rzymie, centralnie, to i tak, i nawet jeśli by zwykle, jeśli Rzym coś wydawał, to też nie było to tak po prostu rozsyłane na cały świat, bo to nie było takie proste, tak, żeby po prostu rozesłać wszędzie na cały świat, czyli nawet zakres rzeczy drukowanych, 1013, publikowanych w Rzymie, nie był taki, że po prostu wszędzie nagle zaczęto to praktykować, tak, i nagle to wszyscy zaczęli tego używać i później używali tego do Soboru Watykańskiego II albo do wieku XIX. Nie, to są takie rzeczy, które mimo wszystko mają zasięg mniej lub bardziej lokalny. Skoro osoba, to kolejne pytanie. Skoro osoba to pojedyncza substancja natury rozumnej, to dlaczego nie mówimy, że w Bogu są trzy substancje, ale jedna? Pytanie powiązane, czy jeżeli w hostii świętej jest substancjalnie obecny cały Pan Jezus duszą i bóstwem, to czy możemy powiedzieć, że cała Trójca Święta jest substancjalnie obecna w hostii? Na drugie pytanie pozytywnie, to znaczy tak. Na pierwsze pytanie, oczywiście definicja osoby została stworzona na podstawie osób ludzkich, na podstawie osób, bo tych możemy doświadczyć, tak, aniołów, możemy poznać je z objawienia, natomiast nie doświadczamy ich na tyle, żeby potrafić ich zdefiniować. A więc ta definicja, która chyba jest w ogóle arystotelejska, substancja natury rozumnej,
Boecjusz, nie pamiętam, ale ona chyba, czy jest jakaś minimalna różnica u Arystotelesa i Boecjusza, jakaś bardzo, bardzo podobna, czy u Arystotelesa jest natury rozumnej, a u Boecjusza natury zdolnej do rozumowania, ale w każdym razie to zasadniczo jest definicja antyczna i odnosząca się oczywiście do stworzenia. Tutaj mamy ten pierwszy analogat. I tutaj osoby boskie są faktycznie przykładem zupełnie wyjątkowym, który też oczywiście bardzo słabo rozumiemy. Na pewno nie możemy po prostu powiedzieć, że mamy w Bogu trzy substancje, bo to by wskazywało na trzy bóstwa, a nie na jednego Boga. Stąd być może nasza definicja nie jest jeden do jeden do przeniesienia na osoby boskie. To jest pojęcie osoby tutaj jako człowieka i osoby boskiej jednak jest tutaj analogiczne. To znaczy, rozumiemy, pojęcie może zostać użyte dosłownie w tym samym znaczeniu. To jest univox, jednoznaczne. Tak? A to może być też użyte w stopniu, w stylu na sposób analogiczny, czyli w znaczeniu trochę innym. I to znaczenie osoby Trójcy Przenajświętszej jest bez wątpienia inne, co też jest w zasadzie oczywiste. Tak rozumiemy. To jest Stwórca, czysty akt. My jesteśmy stworzeniem. Tu nie może być uniwok. To nie może być, to nie może być jednoznaczne, tak, to pojęcie. Nie da się, żeby stworzenie było dokładnie takie samo jak Stwórca. Nie da się. Także to jest pojęcie w tym przypadku jest faktycznie analogiczne. Ono nawet, ta definicja w jakimś analogicznym sensie będzie stosowalna do osób Trójcy Przenajświętszej, ale na pewno właśnie takim bardzo, bardzo analogicznym. Na pewno nie pozwoli na to, żeby powiedzieć, że mamy tutaj trzy osobne substancje. Jest to jednak przypadek zupełnie, zupełnie wyjątkowy. Wskaże ksiądz jakiegoś księdza posoborowego, który jest prawdziwym Bożym kapłanem i głosi radykalną prawdę. Na przykład ksiądz Glas Chmielewski. Ja nie jestem od tego, żeby wydawać certyfikaty koszerności księżom. Tak, to zupełnie nie jest moje zadanie. Co ja mam powiedzieć teraz? A, ten ksiądz to mówi dobrze. I co? I później za tydzień powie coś niedobrze i co wtedy? Mam cofać ten filmik? Mam usuwać tą wypowiedź? No nie. Ja nie wiem, co księża mówią w konfesjonale. Ja, jak mam tak po prostu polecić? Myślę, że jest w tym coś takiego, w tym pytaniu jakaś taka potrzeba, trochę potrzeba może ukryta, ale jednak taka potrzeba takiego guru, który zawsze wszędzie powie tu, to, ten dobry, a ten zły, a ten niedobry. Ja mogę mówić to, co mówi Kościół. Kościół mówi, jak jest, jakie są prawdy wiary i każdy ma obowiązek to głosić. Jeśli ktoś głosi, jest dobry, jeśli nie głosi, nie jest dobry. Tyle w kontekście oczywiście tego ogłoszenia. Może nie głosić, bo nie wiedzieć, bo coś tam rozumiemy wszystko, tak? Natomiast ja nie jestem w stanie tego zweryfikować, czy jakiś pojedynczy ksiądz to zawsze mówi zgodnie z katolicką nauką, bo ja nie wiem, co on wszystko mówi. Nie będę słuchał wszystkiego, co powiedział i tym bardziej nie słyszę tego, co mówi w konfesjonałach. My możemy jako bractwo zapewnić, że przygotowujemy naszych kapłanów zgodnie z katolicką nauką, a i tak przecież może się zdarzyć, że któryś kapłan powie coś niewłaściwego w sakramencie spowiedzi, bo się zamyśli, bo się pomylił, bo coś. No oczywiście, że to się może zdarzyć, tak? I teraz, a ja mam teraz definiować, że ten to na pewno jest właśnie Boży kapłan, ten to jest, a ten jest nie Boży kapłan. Nie, no ludzie, nie każcie mi robić takich rzeczy. Z perspektywy wyznawców prawosławia, to oni są strażnikami prawdziwej wiary, apostołów i tradycji, a Kościół katolicki odpadł od wiary. Co to w ogóle znaczy z perspektywy?
ludzie, no to wiadomo, że z perspektywy płaskoziemców coś tam, z perspektywy mormonów coś tam, no co to w ogóle znaczy? Jakby, po co w ogóle ten wstęp? W sensie ktoś, czy uważa pan, pani, że to kogoś zaskoczy? O ludzie, tak, faktycznie, o, nie pomyślałem o tym. No nie, no ludzie, no po co takie rzeczy w ogóle pisać? Podają ten też argument, że to właśnie Kościół rzymskokatolicki po oddzieleniu się od ortodoksji zaczął się dzielić na niezliczoną ilość schizm. To jest jakaś, nie wiem, skąd taki pomysł. Kościół zaczął się dzielić na nieskończoną ilość schizm, gdzie, w którym momencie, jak Kościół katolicki jako jedyna oblubienica Chrystusowa jest zjednoczony przez jedną wiarę, przez jedną władzę i przez sakramenty święte. To są trzy filary jedności, których nigdzie nie ma. W prawosławiu też nie ma tych trzech filarów jedności. Kościół katolicki jako jedyny jest zjednoczony. Tutaj wiadomo, że każda sekta będzie w jakiś sposób za sobą optowała, natomiast po to mamy rozum, żeby to odróżnić. I tutaj akurat, no to jest akurat jakaś taka fantazma. O, Kościół się podzielił. Nie wiem, mają na myśli różne sekty protestanckie? No od początku chrześcijaństwo odpadają od Kościoła różnego rodzaju sekty. I co? I to znaczy, że Kościół traci swoją jedność? Nie. Kościół ma jedność. Jak jakiś patriarcha porzuca prawdę wiary, tu zapisaną w Piśmie Świętym, ty jesteś Piotr, na tej skale wybuduję mój Kościół, ale później sobie tłumaczy, że nie, to dlatego, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam, to oczywiście, że musi później sobie jakoś sprawę wyjaśnić, ale porzucił prawdę wiary, która po prostu jest zapisana w objawieniu. Jakich argumentów użyć, no to właśnie podałem. Czy może ksiądz polecić książkę w tym temacie? Jest taki katechizm w Tedeum dla, katechizm dla konwertytów. Co dokładnie ofiarował Ojcu Chrystus na krzyżu? Ciało i krew, czy również swoją duszę? Na czym polegała ofiara w przypadku Chrystusa? Czy smutek duszy w duszy Chrystusa też był częścią ofiary? A więc Pan Jezus ofiarował cierpienia na krzyżu. Czy ciało i krew, czy również swoją duszę. Duszę. W pewnym sensie tak. No, to rozumiemy tutaj dar ofiarny. Ściśle, że to nie jest tak, że ciało Pana Jezusa jest takim darem ofiarnym, jak w Starym Testamencie, gdzie kapłani jakieś zwierzę zabijają, bo co, kapłanami byliby wtedy rzymscy żołnierze? No nie, oczywiście, że nie. Ofiarą, którą Pan Jezus składa, jest jego cierpienie, czyli Pan Jezus przyjmuje dobrowolnie to cierpienie i znosi je z cierpliwością, pomimo tego, że przecież wcale by nie musiał, ofiarując to cierpienie jako pokutę za nasze grzechy. A więc nie jest, bo to trochę brzmi tutaj prawie właśnie jak taka ofiara Starego Testamentu, że co dokładnie ofiarował Pan Jezus? Ciało, krew, to rozumiem, nawiązując do być może do koronki, ciało, krew, duszę i bóstwo. Jest tutaj ta słynna kontrowersja wokół tego stwierdzenia. Czy smutek w duszy Chrystusa też był częścią ofiary? Oczywiście bez wątpienia. Jak przekonać narzeczoną do posiadania 4+ dzieci? Mówi, że więcej niż 3 dzieci oznacza, że dzieci w sumie mogą nie dostawać dostatecznego czasu od rodziców i czuć się przez to samotne w swoich problemach. Przede wszystkim to jest naprawdę rzecz kluczowa, to znaczy naprawdę niech narzeczeni się w takich rzeczach wcześniej dogadują, bo może się okazać, że w najważniejszej sprawie poglądy są zupełnie różne i proszę traktować to jako deal breaker, to znaczy jeśli nie potraficie się dogadać, jedna strona chce mieć dzieci 6, druga chce mieć 1, no to to nie zawierajcie związku małżeńskiego, tak? To po prostu nie może się udać. A więc ja w tym przypadku zabrałbym tą narzeczoną na rozmowę z jakąś wielodzietną rodziną, z jakąś matką iluś dzieci, żeby ona opowiedziała, bo to są jakieś takie bzdury, to są naprawdę takie bzdury, w sensie, że dzieci nie dostaną uwagi. Dzieci właśnie dzięki temu, że jest ich gromadka, rozwijają się dobrze. No ta ich współpraca jest niezwykle cenna. Czy współpraca, rywalizacja, walka, czasami walka bezlitosna. To są rzeczy bardzo, bardzo cenne i bardzo potrzebne. I zasadniczo
wielodzietne rodziny mają ogromny plus w kontekście wychowania. I jeśli rodzice, matka myśli, że nie, ja muszę to dziecko tak cały czas być przy nim i jak najwięcej uwagi poświęcić, to skrzywdzisz je to swoją uwagą. Bo dzieci, które są wychowywane przez takich rodziców, helikoptery, takie, które tak krążą, cały czas muszę dać im uwagę, cały czas muszę się nim zaopiekować, to są inwalidzi, których tacy ludzie wychowują, którzy żyją później na socjalu. Człowiek nie potrzebuje tego, żeby cały czas być otoczonym przez taką opiekę. Oczywiście, że potrzebuje cały czas tej miłości, ale dużo bardziej, dużo lepiej wpływa na człowieka właśnie to otoczenie, które właśnie rodzeństwo, otoczenie rodzeństwa, które uczy również życia na wielu innych poziomach. Szczęść Boże, czy jeżeli jesteśmy z żoną i rocznym dzieckiem na mszy niedzielnej i muszę wyjść z dzieckiem z kościoła, dziecko krzyczy, jest niegrzeczne, to czy mam obowiązek iść potem na mszę raz jeszcze? Staramy się z żoną chodzić oddzielnie na mszę, żeby nie brać dziecka do kościoła, ale czasami chcę iść wspólnie, co wtedy? A więc na pewno nie ma obowiązku iść na mszę raz jeszcze. Czy jeżeli wiemy, że może być różnie podczas mszy, to czy mam obowiązek iść oddzielnie? Lepiej iść oddzielnie. Natomiast jeśli jest taka konieczność, że wychodzę gdzieś do przedsionka, no staram się słuchać tego, co się dzieje w kościele i uczestniczyć tak dobrze, jak potrafię, jednoczyć się wewnętrznie tak dobrze, jak potrafię. I bez wątpienia ten obowiązek niedzielny zostanie w ten sposób spełniony. To ostatnie pytanie na dzisiaj. Serdecznie dziękuję za wszystkie pytania. Nawet jak czasem reaguję, ludzie i narzekam, co to w ogóle za pytanie, to pamiętajcie, że taki jest styl moich odpowiedzi na pytanie. Staram się w miarę możliwości nie krytykować pytań, ale jak widać, nie zawsze wychodzi to do końca, więc proszę, nie obrażajcie się na mnie, zadajcie pytania na własną odpowiedzialność. I też, to też jest w sumie dla człowieka dosyć dobre, żeby nie bądźmy takimi płatkami śniegu, że cały czas, o jak tak można, jak tam się obrażamy. Nie obrażajcie się na mnie, polecam się waszym modlitwom i odmawiam jak zawsze dziesiątych różańca za wszystkich uczestników pytań i odpowiedzi nie na żywo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.